Niech cała negatywna energia zostanie przetransformowana. Niech wszystkie złe intencje, wszystko, co nam nie służy, wszystko, co przeciwko nam, nie wspiera naszego rozwoju, zostanie przetransformowane w pozytywną, twórczą, sprzyjającą i pełną miłości energię. Hej kochani, witam Was wszystkich serdecznie ponownie na naszym kanale Mierskie Przesłania. Z tej strony Dora, witajcie moi drodzy. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, witam Cię serdecznie. Zasubskrybuj koniecznie, żeby nas nie zgubić. Jeśli powracasz, witam Cię ponownie. Mam nadzieję, że masz się przecudownie. Dziękuję kochani za każdy like, komentarz, subskrypcję, udostępnienie oraz za Wasze super podziękowania. Dziękuję z całego serca za Waszą miłość. A więc dzisiejsze przesłanie będzie dla kolektywu. Zobaczymy, z kim będzie dzisiaj rezonować, trafi do kogokolwiek, ma trafić, komukolwiek jest pisana ta wiadomość, na pewno właśnie tam dotrze. Także pamiętajcie, aby wziąć stąd dla siebie tylko to, co z Wami rezonuje, to, co nie Wasze, pozostawić dla osoby, dla której jest to przeznaczone. Dobrze, kochani, a więc zacznijmy. Zobaczmy, co my dzisiaj tutaj dla Was dostaniemy. A więc drodzy aniołowie, przewodnicy duchowi, przodkowie najwyższej istoty miłości i światła, proszę pomóżcie mi gdzieś w tym przekazie, jakie najważniejsze wskazówki, porady, przekazy i informacje macie dziś dla naszego kolektywu, o czym powinniście dziś się dowiedzieć. Dobrze, kochani. Zacznijmy, zobaczmy. Dobrze, czyli na ten moment może być tutaj jakieś uświadomienie odnośnie pewnych zmian związanych prawdopodobnie z pracą. Dla niektórych może to mówić o tym, że odczuwacie, że brakuje Wam pewnych umiejętności i bardzo możliwe, że w tej chwili tak jakby uświadamiacie sobie, że jesteście w stanie zrobić, nie wiem, coś innego? Jeśli z optymizmem podejdziecie i z otwarciem na pewne rzeczy, to widzę, że tutaj tak jakby udało Wam się pewne rzeczy osiągnąć. Niezależnie od tego, czy macie w czymś umiejętności, czy nie. Tak jakby wystarczy Wasz optymizm, aby osiągnąć sukces. Mam wrażenie, jakby tutaj pozytywne nastawienie pełniło główną rolę w czymś. Ktoś z Was może cały czas mieć takie odczucie, że brakuje Wam jakiejś umiejętności, że brakuje Wam czegoś, że nie potraficie jeszcze czegoś dobrze, wystarczająco dobrze i tak dalej, i tak dalej. Ale widzę, że jeśli będziecie otwarci, jeżeli będziecie właśnie optymistycznie nastawieni do tego, to naprawdę osiągniecie ten sukces. Niektórych z Was jest tutaj strach przed tym, że nie uda Wam się osiągnąć jakichś, nie wiem, zaplanowanych celów. Mam wrażenie, jakbyście gdzieś tak jakby troszeczkę walczyli sami ze sobą. Czego tak naprawdę chcecie? Może nie do końca jeszcze ustaliliście, czego chcecie. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że wydawało Wam się, że chcecie czego innego niż jednak w tej chwili tak jakby na ten moment otrzymujecie. I tutaj jest tak jakby próba dopasowania się do pewnych rzeczy, może staracie się odnaleźć balans aktualnej sytuacji, aby, nie wiem, coś przetransformować. Coś, co jest związane z Waszymi pasjami, kochani. Zobaczmy sobie nieuświadomiona przyczyna. Także tutaj może być izolacja, samotność, tak jakby odsunięcie się od tego, co może, nie wiem, byłoby w stanie Wam pomóc. Dla niektórych z Was jest tutaj mowa o tym, że sami się izolujecie i odsuwacie. Możliwe, że czujecie, że robicie to poprzez złamane serce, że w ten sposób staracie się poradzić sobie z jakąś traumą, z jakimś smutkiem. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że jest tutaj pewne zrozumienie, bolesne zrozumienie. Tak jakby pewna, nie wiem, współpraca, być może grono ludzi, na których się zawiedliście, uświadomienie sobie pewnych rzeczy, odizolowanie się od ludzi przez coś tak jakby przez kogoś. To również w pewien sposób odebrało Wam dużo radości z życia. Dla niektórych mogło to mówić o, nie wiem, zmianach ważnych, przeprowadzka albo zakończenie czegoś. Może to mówić również o żałobie, o tym, że trzeba się w jakiś sposób pogodzić z jakąś stratą, pożegnać
z jakąś dawną wersją Was lub Waszego życia. Może to mówić o zrobieniu porządku, o uporządkowaniu swojego życia, pozbycie jakichś rzeczy, które pozostały Wam po kimś, kto Was zranił, po kimś, co Wam przypomina pewną zdradę, pewien ból, coś, co w pewien sposób zniszczyło Wam życie. Ktoś był bardzo samolubny w jakiejś sytuacji, nie myślał o Was, myślał tylko o sobie. Nie myślał o nikim innym, myślał w tym momencie tylko i wyłącznie o sobie. I to są pewne bolesne wspomnienia, które właśnie izolują Was od tego, co moglibyście osiągnąć. Co się wydarzyło? Niedaleka przeszłość. Zobaczmy, co było. Diabeł, czyli coś toksycznego. Dla niektórych z Was czuliście się może gdzieś tutaj uwięzieni. Może tutaj być mowa o jakichś pokusach, manipulacjach, o tym, że ktoś zyskał jakąś taką sławę poprzez coś, ale tak naprawdę ta osoba jest zła, tak jakby ludzie podziwiali diabła, tak to widzę. Jakby ktoś był zaślepiony na prawdę, jakby ludzie nie widzieli prawdy. Tak jakby wydarzyły się pewne rzeczy, ale ludzie nie wiedzą, jaka jest prawda. Dla niektórych może to mówić o tym, że teraz wychodzi pewna prawda na jaw. Być może to ten brak prawdy lub tego, że ludzie nie wiedzieli, jaka jest prawda, w jaki sposób Was to limitowało lub Wy czuliście się ograniczeni przez coś. Tak jakbyście czuli, że nie możecie się wyrażać, że nie możecie być sobą, że nie możecie w jakiś sposób, no tak mówię, wyrażać się, słyszę. Nie wiem, czy to w mediach, czy to w towarzystwie, wśród ludzi. Tak jakbyście totalnie się odosobnili, odizolowali i to jakby was tak jakby odsuwa od czegoś. Dla niektórych z Was styczeń albo marzec, albo od stycznia do marca tutaj wydarzyły się jakieś ważne rzeczy, może poprzez właśnie silną izolację, nie wiem, stanęliście tak jakby na rozdrożu, widzę, tak jakbyście nie mogli podjąć jakiejś decyzji, jakby ktoś unikał pewnej decyzji, nie wiedział, w którą stronę ma pójść, więc unika tej decyzji. Ktoś czuje cały czas, że utknął w jakimś miejscu i jest zaślepiony na pewną prawdę, tak? Tak jakby ktoś nie widział pewnej prawdy. Ktoś sam siebie limituje. Ktoś sam tak jakby nie pozwalał sobie ruszyć z miejsca, pomimo tego, że tak naprawdę ma tą możliwość. Dla niektórych może to mówić o jakichś znajomościach, o relacjach, o... słyszę, dysfunctional family. Czyli taka rodzina dysfunkcyjna, gdzie, nie wiem, nie ma matki, albo nie ma ojca, albo jest jakaś patologia, jest nadużywanie przemocy, alkoholu, jakichś używek. Niestabilna sytuacja w domu, w rodzinie, coś, co jest spowodowane jakimiś złymi zachowaniami, tak? Diabeł, to jest coś bardzo toksycznego, kochani, co ma bardzo negatywny wpływ na rodzinę, jakby ktoś się czuł, że nie ma możliwości wybrnąć z jakiejś sytuacji. To jest Wasza przeszłość, tak? Na szczęście tyle w tym wszystkim dobrego, że widzę, że to tak jakby jest coś, co nie do końca jest uświadomione, że to w jakiś sposób nadal Was powstrzymuje manipulacje innych ludzi, tak jakbyście dawali sobie, pozwalali sobie na pozostawanie w bólu i strachu, tak jakbyście bali się poprosić o pomoc, jakbyście uczyli się radzić sobie z pewnymi rzeczami, zaczynali powolutku odzyskiwać energię, tak to widzę, nadzieja na lepsze jutro. Jest tutaj tak jakby skoncentrowanie się na pewnej stracie, zmiany, które były zupełnie niespodziewane, no i nie do końca Wam się to podoba, co mogło Was mocno wytrącić z równowagi, co mogło spowodować wielkie traumy lub jakaś trauma mogła spowodować te nieprzyjemne zmiany. Dobrze, skutek zmian, które mogą nastąpić. Możliwe, że poprosicie kogoś o pomoc. Uczycie się radzić sobie ze swoimi traumami. Zaczynacie, mówię, to jest właśnie ta energia, tak jakbyście otwierali się na lepsze jutro, na lepszą przyszłość. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że otwieracie się na ludzi, na przyjaźnie, na celebrowanie, na spotkania, na to, aby, nie wiem, ponownie brać udział w jakichś spotkaniach towarzyskich. Możliwe, że ta izolacja w jakiś sposób rozchwiała Was trochę. A niektórych może to mówić o tym, że czujecie się nieswojo w towarzystwie innych ludzi, że jesteście inni niż wszyscy, wyróżniacie się mocno i lubicie się wyróżniać, tylko nie lubicie po prostu, kiedy ktoś Was za to ocenia. Lubicie, nie wiem, być w kontakcie, w towarzystwie z ludźmi, którzy też lubią taką wyjątkowość, którzy sami też lubią być oryginalni, tak? Nie chcecie mieć tak jakby w swoim otoczeniu ludzi,
którzy tylko od Was kopiują, którzy tylko na Was patrzą, którzy chcą od Was wszystko wiedzieć, którzy chcą wyciągać od Was wszystko. Wy chcecie też mieć wokół siebie ludzi, którzy Was inspirują, którzy sami mają jakąś pozytywną energię do przekazania, gdzie jest ta równowaga. Mam wrażenie, że dlatego jest tutaj dla Was zmiana towarzystwa, tak? Bo tutaj mamy tą trójkę denarów, co mówi nam często o współpracy z innymi ludźmi, o towarzystwie, o kontaktach. Tak jakby słuchacie swojej intuicji i kierujecie się w stronę tego, o czym marzycie, Wasze sny i marzenia. Zobaczmy sobie w takim razie najbliższa przyszłość, dokąd idzie to. Wow, siódemka mieczy. Brak szczerości, może to mówić o zdradzie, o byciu samolubnym. Może to mówić o strachu przed wyjściem ze strefy komfortu i pozostawaniu w jakiejś niezdrowej relacji. Tak jakby ktoś się czuł zbyt słaby, aby sobie z czymś poradzić. Ktoś wątpi w siebie. Poprzez to być może, że doznał jakichś trudnych rzeczy, być może ktoś dostał zdrady albo jakieś straty, ktoś został zdradzony lub oszukany. Było to dla kogoś bardzo bolesne, kochani, dlatego tutaj ktoś w tej chwili tak jakby wątpi w siebie. Jeżeli będziecie pozostawać w tych takich toksycznych przekonaniach, tej izolacji i braku zaufania do wszystkich, to nadal tak jakby ściągacie do siebie więcej takich sytuacji, które się mogą wydarzyć. Pamiętaj o tym, że wszystko to, co w Twojej głowie, to w Twoim życiu. Więc trzeba wyjść ze strefy komfortu. Dla niektórych z Was jest tutaj silne nawołanie, aby otworzyć się na pewną prawdę, aby powiedzieć o pewnych, nie wiem, rzeczach, aby otworzyć się na swoje cele, marzenia, pracować nad pewnymi rzeczami, zrozumieć, czego dla Ciebie, nie wiem, chce Bóg, los, dokąd Ciebie to prowadzi. Zobaczmy w takim razie, jaka jest Twoja moc, jak sobie możesz tutaj poradzić z tym, tak? Piątka mieczy, odpuszczenie pewnych rzeczy. Niektórzy z Was po prostu odpuszczają tu już pewne rzeczy. Macie wrażenie, że przegraliście walkę. Na niektórych z Was jest tutaj jakieś powiadomienie, które zmusza Was do opuszczenia jakiegoś miejsca, wyprowadzka lub coś, co związane jest z pracą, jakbyście może mieli jakąś rywalizację, jakbyście mieli jakieś osoby, które chcą Was skądś wygryźć. Jest tutaj jakaś ważna prawda, która musi pozostać, nie wiem, tak jakby... Mam wrażenie, jakbyście ukrywali od dłuższego czasu jakieś fakty, jakąś prawdę, może macie jakieś dokumenty, jakieś dowody na coś, które ukrywaliście. I Wasza prawda, czyli to, co wiecie, to, co dotychczas ukrywaliście i przez co pozostawaliście w takim trudnym miejscu, to da Wam sprawiedliwość. To jest Wasza siła, jakaś Wasza prawda. Prawda, szczerość, może coś, o czym nie mówiliście nikomu. Poprzez empatię, poprzez to, że nie chcieliście kogoś zranić, poprzez to, że się nie mścicie, że staracie się być fair w każdej sytuacji. Być może ktoś Was zranił i wyciągnął wszelkie możliwe dzieła przeciwko Wam, czy działa przeciwko Wam, a Wy pozostawaliście pokorni, tak? Po prostu pozostawaliście pokorni w tej sytuacji. Tak jakby diabeł Wami manipulował, a Wy pozostawaliście pokorni w tej sytuacji. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że był tutaj jakiś toksyczny manipulator, ktoś, kto nie był na tyle rozwinięty emocjonalnie. Albo, kochani, zakończyła się tutaj jakaś relacja, albo ktoś zmarł. I tutaj jest jakaś prawda, która jest ukrywana może przed kimś. Lub jakaś prawda, która jest ukrywana przed Wami, która może wyjść na jaw. Jest tutaj coś, co jest po Waszej stronie. Wy jesteście w tej chwili wycieńczeni, zmęczeni. Wy już nie widzicie wizji, nie macie wizji, tak jakby nie macie nadziei na to, że pewne rzeczy się powiodą po Waszej myśli. Ale jest tutaj nadal coś. Coś, co jeszcze nie zostało wyjawnione. Nie możecie tracić nadziei, pomimo tego, co tu się dzieje. Niektórzy z Was mogą uciekać się tutaj do jakichś, nie wiem, używek. Może ktoś ucieka do nadużycia, nie wiem, alkoholu. Widzę, jak on tutaj siedzi przy alkoholu i w jakiś sposób, nie wiem, no nie wiem, jest jakby żal. Możliwe, że są tutaj jakieś stracone finanse, o które się martwicie. Starajcie się nie myśleć o tym, co poszło nie tak. Przyciągajcie do siebie to, co Wam się należy i to, co wiecie, że do Was po prostu płynie. Nie ścigaj, przyciągaj, słyszę. Nie ścigaj, przyciągaj. Zobaczmy sobie w takim razie zewnętrzne wpływy i energię. Zewnętrzne wpływy i energię. Możliwe, że brakuje Wam na ten moment jakiejś ambicji, celu, konkretnego kierunku.
Może czujecie, że nie jesteście wystarczająco wykwalifikowani na to, aby coś zrobić? A niektórych z Was może to mówić o tym, że macie tutaj stres związany z finansami. Tak jakby brakowało Wam czegoś, jakbyście nie mieli możliwości, aby pewne rzeczy zrobić, aby pewne rzeczy, nie wiem, jakoś dopasować do siebie. Dla niektórych może to mówić, że są problemy, nie wiem, z dziećmi lub z wychowaniem dzieci. Rodzice i dzieci, tak jakby tutaj były problemy. Tak jakby ktoś nadużywał czegoś, jakby ktoś, nie wiem, nie był... Jakby ktoś nie chciał się dopasować, jakby ktoś za każdym razem chciał, aby to było po mojemu, to musi być po mojemu i koniec, a jak nie, to jest manipulacja, jest walka, walka na noże po prostu, ogrom stresu. Trzeba tutaj pewne rzeczy zrozumieć i zaakceptować, dostrzec pewne rzeczy klarownie, słyszę, i uwolnić się od czegoś, kochani. Czyli od tych wpływów zewnętrznych, od czegokolwiek, cokolwiek chciałoby Cię tutaj w jakiś sposób, nie wiem, kontrolować. Nadzieje i obawy, zobaczmy. No i tutaj widzicie, wdzięczność. Przede wszystkim skoncentrować się na tym, aby zobaczyć, aby dostrzec możliwości dla Was, opcje jakieś, aby wyjść z danej sytuacji. Widać, że, no nie wiem, nie jesteście w stanie tutaj zrozumieć pewnych rzeczy. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że w jakiejś, nie wiem, relacji, w jakiejś sytuacji ludzie się od siebie po prostu odsuwają, ich drogi się rozchodzą. Ktoś nie potrafi zrozumieć, jedna osoba nie potrafi zrozumieć drugiej. I bardzo możliwe, że było tutaj dużo negatywności i pewne rzeczy po prostu, nie wiem, poszły tak jakby nie po Waszej myśli, jakby tutaj pewne rzeczy się komplikowały. Jakby były pewne plany i te plany nie zostały, nie wiem, dopełnione, zamanifestowane, dlatego że było tutaj zbyt jakiejś toksycznej energii, zbyt dużo jakichś, nie wiem, czy używek, czy opłakiwania czegoś, czy pozostawania w jakiejś depresji, w obwinianiu, w poczuciu bycia ofiarą. Dla niektórych może to mówić o tym, że ktoś pozostaje długo w żałobie po kimś. Ktoś może zmarł i ktoś pozostaje w żałobie po jakiejś osobie, po jakiejś stracie. Zakończeniu czegoś. Ktoś przez to czuje, że nie ma możliwości ruchu naprzód. Co nie jest prawdą, kochani. Musicie po prostu odzyskać energię, musicie naładować z powrotem swoje bateryki i zobaczycie, że wtedy wszystko się wyjaśni, wtedy pokażą się możliwości i okazje, kiedy Wasze baterie będą naładowane, kiedy Wy będziecie czuli, że jesteście gotowi na to, aby ruszyć z tego miejsca. Nadzieje i obawy, coś jeszcze w związku z tym? Tak, równowaga, tak? Także tutaj do Was się nawołuje przede wszystkim, aby osiągnąć to, czego pragniecie, abyście wiedzieli, dokąd macie iść, abyście znaleźli tak jakby wyjście z tej sytuacji, abyście dostrzegli wyraźnie, dokąd dążycie. Ważne jest, aby odzyskać w pierwszej kolejności równowagę, tak? Przełom. Inspiracja, nowy kierunek. Czyli kiedy odzyskasz równowagę nad jakimiś toksycznymi zachowaniami, dla niektórych może być to uzależnienie od drugiej osoby lub uzależnienie od jakichś używek. I w momencie, kiedy się uwolnicie od tego, tak, bo to jest jakiś wpływ zewnętrzny, coś, co ma na Ciebie bardzo duży wpływ i Ty wiesz, że te rzeczy Ciebie hamują w jakiś sposób, to również ma negatywny wpływ na Twoją pracę i na Twoje finanse, na to, co do Twojego życia przychodzi. Tak jakby możliwe, że przez coś, co robicie, nie jesteście wystarczająco dostępni. Jakby ktoś nie mógł czasu w jakiś sposób znaleźć na pewne rzeczy, bo ktoś potrzebuje, nie wiem, uciekać do czegoś. Bardzo możliwe, że również przez te zachowania, przez to, co tutaj robicie, jesteście, nie wiem, albo Wy, albo ktoś inny. Ktoś jest bardzo impulsywny, agresywny, kogoś bardzo szybko ponosi złość. Jest zakończenie, kochani, jakiegoś cyklu. Zobaczmy w takim razie rezultat końcowy, dokąd to idzie, rezultat końcowy. Tak, szóstka mieczy, kochani, dokładnie, zakończenie, świat, może to mówić o podróżach, może to mówić o tym, że pokonujecie jakąś sytuację, idzie do Was sprawiedliwość. Także to, czego nie widzicie, to, co jest przed Wami ukryte, to Wasza sprawiedliwość. Coś spowodowało tą sytuację oraz pewne zachowania, efekty czegoś, także jest tutaj ważna prawda. Otrzymasz to, na co zasługujesz. Dla niektórych z Was jest tutaj walka o kogoś, walka o swoje prawa,
coś, nad czym ciężko pracowaliście, otrzymacie, kochani, to, co jest, co Wam się należy. Sprawiedliwości stanie się zadość. Widzę, że to odbędzie się również poprzez uzdrowienie. Dla niektórych z Was są tutaj również jakieś blokady związane z kreatywnością, tak jakbyście, jakby była w Was taka oziębłość. Niektórzy z Was mogą zmagać się w tej chwili z chorobami. Może czujecie, że brakuje Wam czegoś w życiu, finansów albo miłości. Możliwe, że nadal opakujecie pewne rzeczy, które się zakończyły. No i tak jak mówię, tutaj widzę, że jest takie troszeczkę, czemu ciągle muszę mieć podgórkę, tak? Te cytrynki. Robimy lemoniadkę, kochani, jak jest dużo cytrynek. Albo wyciskamy cytrynki, dodajemy do tego imbirek, kurkumę i mamy zdrowy napój, który nas wzmacnia. Wszystko jesteśmy w stanie przetransformować. Ponownie ten przykład perły mi się tutaj pokazał, tak? Gdzie muszla wie, co z tym zrobić, tak? Jak mamy na przykład, nie wiem, powiedzmy ostrygę, i on do niej się dostanie właśnie jakiś pasożyt do środka, to ona wie, jak ma sobie z nim poradzić, zaczyna wytwarzać tą masę perłową taką wapienną, którą tak jakby pokrywa tego pasożyta i tak naprawdę w środku perły, już to mówiłam na którymś czytaniu, nie pamiętam na którym, w środku perły tak naprawdę to jest nic innego jak skamieniałość pasożyta. To nie jest wbrew pozorom tego, co w większości się wydaje, to nie jest, kochani, ziarenko piasku, ani żaden tam, nie wiem, śmieć, który się mógł dostać do środka, bo z tym sobie potrafią poradzić. One wytwarzają wtedy więcej tego śluzu i po prostu się tego pozbywają. Jest to poprzez właśnie pewne pasożyty. Dla niektórych z Was również być może trzeba tutaj wprowadzić jakąś dietę zdrowszą, coś związanego właśnie może z zanieczyszczeniem organizmu pasożytami. Dla niektórych z Was widzę, że to jest może rodzina cała, jeśli macie dzieci, zwierzęta, może macie jakieś pasożyty, czyli odczuwacie to bardzo negatywnie na zdrowiu, się to może odbijać. Tak jakby może na kilku osobach, nawet w rodzinie, tak jakby było poprzez to dużo złości. Czasami, kochani, jak są pasożyty w organizmie, to też może być dużo takiej agresji, może być dużo złości. Pasożyt, jak sama nazwa wskazuje, jest pasożytem, tak? Żywi się nami, naszą energią. Tak jak mamy pasożyty energetyczne, tak samo mamy te pasożyty, które się dostają do naszego ciała. Może macie pasożyty energetyczne, jakieś osoby, które, takie wampiry energetyczne, które wysysają z Was energię. Może to być ktoś, kto jest blisko Was. Może to być... Jest to jakaś kobieta prawdopodobnie. Matka, córka, siostra, nie wiem... Wasza ex, albo jakaś przyjaciółka, koleżanka, nie wiem, kochani. Ktoś, kto prawdopodobnie bardzo mocno jest, kto ma lub miał bliskie więzi z Wami jako dziećmi, albo z Waszymi dziećmi, ktoś, kto ma bliskie więzi. Ktoś, kto może być taki konfliktowy, ktoś, kto lubi walczyć, ktoś, kto tak unosi się ego. Ktoś, kto zawsze czuje się poszkodowany, ktoś, kto zawsze uważa, że ma najgorzej, ktoś, kto też chce wiedzieć prawdę o wszystkich, a swoją prawdę ukrywa, tą najgorszą prawdę, tak? Ktoś, kto lubi być w jakiś sposób za każdym razem chwalony, doceniany, zauważany. Kiedy ktoś widzi, że ktoś inny jest na pierwszym miejscu, albo że ktoś inny jest chwalony, ta osoba czuje się z tym bardzo niekomfortowo. Bardzo możliwe, że nawet niejednokrotnie widzieliście takie sytuacje, gdzie na przykład było spotkanie z ludźmi i tak dalej i ktoś na przykład poświęcał zbyt dużą uwagę jakiejś osobie i ta osoba mogła być zazdrosna i nagle robiła coś, aby ta sytuacja się zakończyła. Tak jakby ktoś chciał zakłócić, nie wiem, to, że ktoś jest chwalony, to, że ktoś jest doceniany, to, że o kimś się mówi. Ktoś może zaraz walnąć jakiś głupi żart albo zacząć kogoś wyśmiewać. Tak jakby ktoś nie pozwala na to, aby ludzie kogoś doceniali. Ktoś absolutnie nie chce, aby kogoś doceniano. Dlatego, że ta osoba czuje się zazdrosna o tą osobę, niewystarczająco dobra. Czuje się, że nie może z tą osobą prawdopodobnie, nie wiem, rywalizować, porównywać się, bo nie ma czym. Co jeszcze tu dla Was? Dobrze. Okej, bierzemy wszystko. Zobaczmy, co tu zostaniemy. A więc człowiek ponownie, kochani, powraca mi już po raz trzeci. Ta karta z całej tej talii powraca po raz trzeci.
bardzo możliwe, że jesteście w tej chwili w takim czasie, że wolicie otaczać się takimi rzeczami lub takimi przedmiotami, które przypominają Wam smutek, które przypominają Wam kogoś bliskiego, kogo straciliście. Może jakiegoś narcystycznego członka rodziny, narcystyczny członek rodziny. Możliwe, że odczuwacie tutaj dużo bólu w związku z tym. Powraca nam. Tak, to jest poprzednie czytanie, które miałam dla bliźniąt. Być może macie jakąś sytuację lub relację w związku z bliźniętami. Może to też mówić o tym, że jest to po prostu kontynuacją tamtego czytania. Powracają mi te same energie, kochani, niesamowite, więc świat należy do optymistów, pesymiści są tylko widzami. Do której grupy należysz? Zastanów się. Listopad, bardzo możliwe, że jest tutaj ktoś, kto jest urodzony w listopadzie, energia skorpiona lub lipiec. Ktoś może być urodzony 7 listopada albo 7 lipca. Mogło się również coś wydarzyć w tym czasie, zobaczymy sobie później tę energię. Ponownie mamy nie mój cyrk, nie moje małpy, ale znam tego klauna. Także tutaj mówię, ktoś się zachował bardzo idiotycznie. Taką energię, kochani, z tym całym klaunem i z tym wszystkim cały czas odbieram, już ją odbieram. W czytaniu bliźniąt to miałam i czytanie dla kolektywu przed bliźniętami również. Cały czas tak jakby mi powraca jakaś energia, jakiegoś narcyza, wielkie zmiany, nowy etap. Być może w związku z baranem, dla niektórych może to mówić o tym, no tutaj mamy, nie wiem, baran oraz nie ma nic stałego oprócz zmiany. To jest jedyna pewna, tak? Jedyna pewna to jest zmiana, tak sobie to rozłożymy, bliźnięta, być może jest tutaj jakaś sytuacja w związku z bliźniętami oraz skorpionem. Dobrze, kochani, zobaczmy sobie troszeczkę dalej, co to nam jeszcze chce powiedzieć. Rozłóżmy sobie to troszeczkę na części pierwsze. O co tutaj chodzi? Z tym narcyzem zobaczmy na sam początek. Wiecie co? Weźmy sobie najpierw może charakterystykę. Użyję najpierw inną talię. Charakterystykę tej osoby sobie weźmy, zobaczmy. Kim jest ten człowiek? Poprosimy tutaj jedną kartę. Dobrze, czyli jest to prawdopodobnie coś, co jest związane w jakiś sposób z pracą. Może to być ktoś, kto jest urodzony 5 lutego, 2 maja, 25 dnia miesiąca, ktoś może mieć 52 lub 25 lat, 52 rocznik. Zobaczmy sobie jeszcze więcej, tak jakby tutaj było pewne zblokowanie. Zaraz Wam powiem troszeczkę więcej na temat tej osoby, ale chcę wyciągnąć trochę więcej tej energii w związku z tym. Na kogo tutaj się tak denerwujecie? To jest czyjaś głupota, przez co Wy tutaj pozostajecie w jakimś strachu. Tak jakby dowiadujecie się nowych rzeczy na swój temat, na to, kim tak naprawdę jesteście, jak wygląda Wasza rzeczywistość, Wasze zachowania. Poprzez pewne zdrady zaczynacie rozumieć, na co zasługujecie. Tak, kochani, tutaj powraca mi ta energia tego zblokowania. Ktoś Wam wyrządził pewną krzywdę. Ktoś Wam odebrał możliwość tak jakby ruchu naprzód, tak jakbyście mieli poczucie, że ktoś Wam odebrał pewne możliwości. A więc kim może być ten narcyz, tak? Tak jak mówię, pokazuje mi się to jako taki zgorzkniały, niemiły człowiek. Nie budzi zaufania. Lubi i umie manipulować ludźmi. Lubi wykorzystywać swoje stanowisko do zniewalania osób, które mu podlegają. Bardzo nerwowy człowiek, który kieruje się mocno emocjami. Jest tutaj duża nadpobudliwość nerwowa, ogromne frustracje, wielka niesprawiedliwość, ocena przede wszystkim ludzi, przysparza też mu wrogów, nawet najbliższemu otoczeniu. Jest to bardzo trudny charakter, bardzo możliwe, że jest to pracoholik, ktoś, kto się mocno koncentruje na finansach, ktoś, kto sam pracuje ponad miarę i zmusza do tego też inne osoby. Może to mówić o tym, że zajmuje ta osoba prawdopodobnie jakieś stanowisko urzędnika albo nie wiem, przedstawiciela władzy, jakiegoś poborcę, urzędownika skarbowego. Może mówić o tym, że jest to osoba, która na dobre może pasować na każde stanowisko, na którym wymagany jest rygor i dyscyplina, bo ta osoba właśnie tym mocno się wyróżnia. Ta osoba nie uznaje miłości, nie ufa płci przeciwnej. I ta osoba jest bardzo zazdrosna, wymagająca, nietolerancyjna.
od swojego partnera lub, partnera lub partnerki wymaga przede wszystkim posłuszeństwa i dbania o dom, nie czuje potrzeby wykazywania swojego zainteresowania i uważa się za amanta albo uwodzicielkę, które powinno się po prostu ubiegać o tą osobę. Ale tak naprawdę ta osoba nie przejawia żadnych prawdziwych i szczerych uczuć, chyba że dla pewnych potrzeb to robi, tak? Bardzo możliwe, że jest Wam bardzo ciężko z tą energią. Dla niektórych może mówić to o tym, że nie wiem, gdzieś tutaj możliwe, że pojawiła się jakaś niechęć do wyjazdów służbowych, może jakiś nieudany wyjazd na konferencję. Możliwe, że ktoś tutaj po prostu nadużywał swojej mocy, nadużywał swojej pozycji do czegoś. Jakby ktoś poprzez negatywne rzeczy chciał wymuszać na innych pewne zachowania. Może to być... pokazuje mi się tutaj brunet albo szatyn, brunetka, szatynka. Może to być ktoś przełożony albo szef, właściciel firmy. Wysokie stanowisko, duży prestiż społeczny. Może to też mówić o figurze ojca albo jakiegoś opiekuna. Kogoś z taką silną męską energią. Człowiek, który... no tak jak mówię, no jest tutaj bardzo, bardzo pracowity, ale to ponad takie, wiecie, ponad normy i możliwe, że ta osoba posiada bardzo duży autorytet, dlatego jest problem, aby, nie wiem, powiedzieć o pewnych rzeczach, dlatego być może dotychczas pewne rzeczy nie wyszły na jaw, być może ktoś nie chce po prostu robić cyrków i mówić o pewnych rzeczach, dlatego ukrywa pewną prawdę. Świat należy do optymistów, pesymiści są tylko widzami. O czym nam to mówi? Tak, także tutaj trzeba być rozważnym w pewnych decyzjach, kochani, aby gdzieś tutaj, nie wiem, na finanse, może to mówić, nie wiem, albo o Was, albo nadal o tej osobie, tak jakby ktoś był tutaj bardzo chciwy i nierozważny w tym, co robi, tak jakby ktoś podjął szybko pewne decyzje, zrobił, postąpił w jakiś sposób, zrobił pewne kroki, nie zastanawiał się, tak, złe wybory, ktoś dokonał złych wyborów. Ktoś dokonał konkretnych akcji, ktoś nie był lojalny, postępując w jakiś sposób. Bardzo możliwe, że ktoś kogoś zdradził, no. Jest zazdrość, jest agresja, jest dramatyczność taka wielka i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby ktoś, widzę ponownie tą energię, jakby zły charakter, który próbuje obwinić czy obarczyć winą osobę, która tak naprawdę została zraniona. Energia narcyza, kochani. Ktoś, kto rani i odbija piłeczkę, osądza o to kogoś innego, zwala winę na innych. Ta osoba zrobiła pewne rzeczy z chciwości, materializm, jest tutaj brak oryginalności, tak jakby odgapianie, chęć planowania nad wszystkim, tak jakby również ktoś chce znać wszelkie plany, możliwości ruchu naprzód, wszelkich posunięć, do kogo ktoś, nie wiem, z kim się kto koleguje, kto co robi, dokąd to idzie i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby ktoś chciał wszystko wiedzieć, ale to jest bardzo negatywne, bo to jest kierowane tą energią diabła, kochani. Listopad. Dlaczego tu mamy listopad? Bo może w listopadzie coś się wydarzyło, możliwe, że ktoś zmarł albo przyszedł czas na odpoczynek, odcięcie się. Bardzo możliwe, że właśnie w listopadzie przyszła pewna izolacja od ludzi, od otoczenia, bo był tutaj przesyt, po prostu zbyt dużo wszystkiego i ktoś musiał się od tego odsunąć, aby odzyskać równowagę. Lipiec, co my mamy? Tak jakby wyjście ze strefy komfortu, odzyskanie siły, tak jakby gdzieś, gdzie jest brak równowagi w jakiejś relacji, zakończają się pewne trudy. Dla niektórych może to mówić o tym, że ktoś się regeneruje po jakimś upadku, możliwe, że otrzymujecie jakąś pomoc, albo w lipcu ktoś otrzymał pomoc, albo dla niektórych z Was może to też mówić o tym, że jeśli w listopadzie ktoś zmarł, to możliwe, że w lipcu otrzymacie jakiś spadek. Ktoś widzę, że pracuje tutaj nad czymś i będzie powód do świętowania pewnych rzeczy. Dla niektórych może to mówić również o tym, że poprzez pewne wieści lub coś, co otrzymacie, nie wiem, wyruszycie gdzieś, widzę tutaj podróż, zmiany, albo zmiana miejsca zamieszkania, tak jakby pewne rzeczy się dla Was wyklarowały. Dla niektórych może to mówić o tym, że uda Wam się zakończyć jakiś chaos, który był związany z jakimiś klaunami, tak? Jakimiś manipulatorami, narcyzami. Nie mój cyrk, nie moje małpy, ale znam tego klauna. Cóż to za klauny?
ktoś, kto ma nierealistyczne oczekiwania wobec innych, gdzie sam nic nie robi. Bardzo możliwe, że ktoś, kto nie wierzy w siłę wyższą, ktoś, kto postępuje w bardzo głupi sposób, a potem, no tak jak mówię, zwala winę na innych. Tak mi się to pokazuje, kochani, po raz kolejny. Ktoś planuje głupie posunięcia, a potem ma pretensje, kiedy coś nie wyjdzie po myśli tej osoby, tak? Tu są zdrady. Tu są zdrady. Ktoś wiedział doskonale, co robi. Ktoś chciał zakłócić czyjeś dobre, nie wiem, posunięcia w życiu. Ktoś chciał, aby ktoś stracił pracę może, aby ktoś miał pecha w życiu. Ktoś mógł robić nawet jakąś czarną magię, ktoś mógł współpracować z kimś, aby zakończyć albo zakłócić jakąś relację rodzinną. Pokazuje mi się tutaj magia, kochani. Tak jakby ktoś chciał zakończyć pewne może relacje rodzinne. Baran. O czym nam mówi baran? Celebracja pewnych sukcesów, zakończenie. Tak jakby ktoś zbyt wcześnie świętował, kochani, bo widzę, że tutaj koniec końców sprawiedliwości staje się zadość. Widzę, że przychodzi wzrost i zrozumienie z jakichś ważnych lekcji. Ktoś pozostawia cię ze sobą, razem z tym pozostawia swoje, tak jakby, swojego pecha, swoje fatum. Dla niektórych z was może to mówić o tym, że pozostawiacie coś i w końcu uwalniacie się od czegoś trudnego i to jest wasza sprawiedliwość. Wielkie zmiany, nowy etap. Wow, o czym to mówi? Może coś związane z domem? Jakimiś nowymi, odpowiednimi opcjami, możliwościami, które możecie wykorzystać? Możliwość celebrowania, nowy dom, zmiana miejsca zamieszkania. Tak jakby udało wam się ochronić przed czymś złym. Ważne jest, żeby tutaj gdzieś walczyć, kochani, nie wiem, z czymś negatywnym. Masz w sobie wystarczająco siły, aby zakończyć to, co się tutaj dzieje i rozpocząć na nowo, tak? Mam zakończenie i nowy początek. Ważne zmiany, po raz kolejny, kochani. Także to jest zorganizowane przez Wszechświat. Bardzo możliwe, że musiało się wydarzyć być może coś bardzo bolesnego dla was. Inaczej te rzeczy po prostu, no nie wiem, tak jakby to się nie wydarzyło dla was. Wszędzie w tej chwili widzę dziesiątki. 10, zobaczyłam 4 dziesiątki. 40 lat ktoś może mieć? Możliwe, że bardzo długo coś trwało, że długi czas zajęło komuś powrót do stabilności. Bardzo możliwe, że pojawiła się właśnie prokrastynacja, brak chęci działania, brak inspiracji. Tak jakby ktoś nie miał na siebie planu, nie miał na siebie celu. Pamiętaj, że w życiu nie ma nic stałego oprócz zmiany. Także to jest jedyna pewna. No i tutaj, tak jak mówię, no pojawiły się pewne przeszkody. Zazdrość, opóźnienia pewne. Tak jakby to były pewne nawołania, aby się pokłonić nad waszą prawdą. Pewne akcje. Baran, ponownie energia barana. Być może macie dla kogoś, dla jakiegoś barana przyjdzie tutaj sprawiedliwość, kochani. Mam sprawiedliwość i baran. I tutaj mam tą energię barana, z której dopiero co wyszliśmy. Sprawiedliwość odnośnie, nie wiem, czegoś, jakiejś wojny, tak? Wojna może tutaj była jakaś wygrana w wojnie. Bliźnięta. O czym nam mówią bliźnięta? Coś, co tutaj jest ukryte w związku być może z jakimś znakiem zodiaku bliźnią. Dla niektórych z was może to mówić o jakiejś manifestacji pewnych rzeczy. Pamiętaj o tym, że możesz sprawić, że twoja wyobraźnia stanie się rzeczywistością. Koncentruj się po prostu tylko i wyłącznie na tych pozytywnych rzeczach. Uważaj na to, o czym myślisz, tak? I czy rzeczy, o których myślisz, są prawdziwe? Czy to nie jest jakaś fikcja? Coś, co przez ciebie jest w jakiś sposób wyimaginowane? Dla niektórych z was mogą być tutaj jakieś takie, nie wiem, iluzje związane z finansami. Jakby jakiś strach przed czymś. Trzeba uważać tutaj, żeby gdzieś się, nie wiem, coś, co jest związane z materializmem, kochani, nie wiem. Skorpion, o czym nam to mówi? Tak jakby ktoś czuł się przywiązany do czegoś. Tak jakby trzeba... Nie wiem, tak jak mi się to tak pokazuje, jakby ktoś uważał, że czyjeś umiejętności nie są wystarczająco dobre i dlatego nie ma w sobie wystarczająco chęci, aby coś zrobić. Ktoś tak jakby sobie szukał wymówki, że nie, bo po staremu już tego nie da robić, bo nie działa. Być może trzeba po prostu coś zmienić, trzeba coś tak jakby wynaleźć nowy sposób na coś. Dzielić się może w inny sposób czymś, by budować swój sukces z innymi ludźmi w jeszcze inny sposób niż dotychczas.
Jest tutaj jakaś bolesna prawda, kochani, i możliwe, że trzeba podzielić się jakąś prawdą. Ktoś może mieć 63 lata, 36 lat. Jest tutaj jakaś sytuacja związana z domem rodzinnym, z rodziną. Sytuacja rodzinna, gdzie nadeszły zmiany, być może ktoś się gdzieś, nie wiem, wyjechał, przeprowadził, rozpad rodziny, tak jakby pewne marzenia legły w gruzach, relacja rodzinna prawdopodobnie legła w gruzach, tak? Ktoś nie potrafił... nie wierzę, co usłyszałam. Jeśli Bóg pobłogosławił Cię Twoim dingling, to nie znaczy, że możesz robić z tym cokolwiek, tak? Tutaj jest tak jakby... Ktoś musi zapłacić, kochani, za coś. Jakaś karma tutaj do kogoś idzie. Tak to widzę. Ktoś nie wiedział, jak utrzymać rączki przy sobie. Ktoś nie potrafił uszanować tego, co ma. Ktoś nie potrafił się zachować tak, jak należy. Dla niektórych może to mówić o tym, że jakoś gdzieś ktoś kogoś zdradził i wpadł w jakiś sposób. Gdzieś może być jakaś albo niechciana ciąża, albo ktoś... nie wiem, mógł kogoś zmanipulować, tak? To też mi się tak pokazuje. Być może ktoś kogoś elegancko zmanipulował do tego, aby osiągnąć swoje cele. Dla kogoś może to również mówić o uwolnieniu się od pewnego narcyza. Dzięki temu, że ktoś się skoncentrował na kimś innym, być może uwolniliście się od czegoś negatywnego i od czegoś lub kogoś toksycznego. Tak jakby ktoś inny w tej chwili przejął te zmartwienia i wy, to tak jakby już nie należy do Was. Wy nie powinniście się już więcej tym martwić i przejmować, co tutaj jest z tą osobą, bo teraz to jest zmartwienie innej osoby. Także kiedy do tego podejdziesz w ten sposób, być może zrobić się troszeczkę lżej, bo zrozumiesz, że ktoś tak naprawdę odebrał Ci pewne zmartwienia, tak? Wystarczy, że w tej chwili wyjdziesz na prostą i pozostawisz ze sobą po prostu ten stres. Dobrze, kochani, zobaczmy sobie w takim razie jeszcze, co tutaj jest dla Was od duszą podszyty. Jakie hasło na dziś? Ktoś może mieć 30 lub 31 lat, ktoś może być urodzony w marcu albo w styczniu, ktoś może być urodzony 30 lub 31 dnia miesiąca. A więc przestań żyć przeszłością i przepakuj swoje walizki, przenosząc je w inne miejsce. Czasu nie zawrócisz. Granice są dwie. Twoja wyobraźnia i Ty sam. Życie to wszystko to, co robisz pasją. Wszystko inne to jest czas, który przemija. I kochani, tak. Zdrada rozrywa serce. Kroi i szatkuje. Tracisz grunt pod nogami. Emocje dryfują w te i we w te. Niczym statek podczas sztormu. Smutek przeplatany z gniewem. Jeden moment, a odechciewa Ci się wszystkiego. Życia. Runęło wszystko, jak domek z kart. Rozsypało się w drobny mak. Zdradzają ludzie słabi, bez skrupułów. Nie ma żadnego usprawiedliwienia takiego czynu. Przebaczenie nie nadchodzi szybko. Najpierw trzeba załatać wnętrze. Otulić kocem, posklejać, kawałeczek po kawałeczku. Dasz radę. Takie kobiety jak Ty zawsze dają radę. Bądź silna. Ktoś może mieć 45 lat. 45, 45. Zobaczmy, co to znaczy 45. A więc spójrz w górę. Wszystko się układa. W tej chwili może Ci się wydawać, że życie składa się z wielu rozproszonych fragmentów, ale bądź spokojny. Te fragmenty są mocno ze sobą powiązane. Spójrz na to, co dzieje się dzisiaj i zobacz, jak wszystko się układa i zachodzi na siebie. Kilka razy w ciągu dnia powtarzaj mantrę. Ufam planowi mojego życia. Twoi aniołowie potwierdzają, że zakłócenia w materialnym świecie mogą spowodować, że stracisz połączenie ze sobą i ze światem duchowym. Udowodnij wszechświatowi, że wiesz, jakie są Twoje priorytety, robiąc coś, co pokazuje, że wierzysz w osiągnięcie celu i ostateczną nagrodę. Także nie trać z oczu tego, co ważne. Pamiętaj, że nagroda czeka na Ciebie, tak? Ale ważne, aby tutaj pozbyć się prokrastynacji. Także weź się do pracy. Odkładanie tego, co musisz zrobić, nie działa. Twoi aniołowie dają Ci hartu ducha, abyś mógł, abyś mogła wykonać zadanie sprawnie i bez rozpraszania się. Kilka razy w ciągu dnia powtarzaj mantrę: mogę zrobić wszystko, a potem zabierz się po prostu do pracy. Możliwe, że musisz określić gdzieś tutaj swoje intencje, prawdopodobnie dostajesz to, o co prosisz i anioły też mogą tutaj Ci pokazywać, że nie wiem, wkraczasz taki czas, który będzie dla Ciebie bardziej sprzyjający i bardziej odpowiedni, ale musisz być
autentyczny z samym sobą, tak? Kreacja, dokładnie kreuj tym, kim jesteś, tym, co czujesz. W ten sposób zyskujesz lub odzyskujesz respekt ludzi. Ludzie widzą, kim jesteś tak naprawdę, także niezależnie od tego, co zostało może gdzieś, nie wiem, rozsiane czy rozpowiedziane na Twój temat, pamiętaj o tym, że prawda zawsze sama się obroni. Postaraj się w tej chwili postawić przede wszystkim miłość do siebie samego na pierwszym miejscu. Dokonaj zmian w swoim życiu, żeby pogodzić wszystkie formy miłości, tak? Rodzina, druga osoba, ty sam lub ty sama. Pamiętaj, że jesteś miłością i masz w sobie miłość. Jest to tak, jak tak to odczuwałam, kochani. Zobaczcie, mam energię Marsa, gniew, złość. Bardzo możliwe, że jest tutaj pewna bolesna konfrontacja, idealizowanie pewnych rzeczy, pewnych osób. Tak jakbyście byli, jakbyście poświęcali siebie na rzecz tego, aby zadowolić kogoś innego, zadowolić relacje innych ludzi. Nie jesteście sobą, bo wydaje Wam się, że nie możecie być sobą, bo ktoś Was nie polubi, nie zaakceptuje. Srele morele, słyszę. Baran. Ponownie mamy energię baranka. Kim jesteś? Kim tak naprawdę jesteś? Ty i Twoja osoba. Rób coś po swojemu. Nie wiem, tutaj jest silne nawołanie, kochani, żeby się wyrażać, żeby po prostu być sobą. Nie możecie dłużej ukrywać swojej prawdziwej osobowości, tego, kim jesteście. Zrób coś w wielki sposób. Spełniaj swoje marzenia. Ważne jest, aby ustalić konkretny cel, tak? Konkretny cel, musisz podjąć jakąś inicjatywę i stworzyć po prostu własną magię. Jest to dla Ciebie czas, żeby zbudować własną drogę, która poprowadzi Cię po prostu do przodu. Pamiętaj o tym, że czekanie, aż coś się wydarzy, po prostu nie działa, więc musisz stworzyć własną magię. Musisz przejść do kolejnego celu, do kolejnego projektu, który wprowadzi w Twoje życie kolejną fazę, tak? Także zrozumieć, że przechodzimy przez różne etapy i to jest kolejny etap Twojego życia. Włóż w to swoją energię. Dobrze, kochani, zobaczmy sobie w takim razie Wasze pytania i odpowiedzi. Ja mam nadzieję, że Wasze pytanko jest już gotowe. Jeśli nie, to włączcie pauzę i kiedy się pytanko pojawi, to włączcie sobie ponownie play, aby usłyszeć, jaka jest odpowiedź na Wasze pytanie. Trzeba tutaj pewne rzeczy jeszcze przeanalizować, kochani. Widzę, że potrzebujecie tutaj jeszcze odrobinę czasu. Dla niektórych mogą to być, nie wiem, 2 miesiące, 2 tygodnie, 2. Jakiś jest tutaj czas. Widzę, że stoi Wam tak jakby coś na przeszkodzie. Mogą to być nawet i 3 miesiące. Tak jak były 2 miesiące przygotowania do czegoś, tak jakby w 3 miesiącu pewne rzeczy miały. Dla niektórych może to też mówić o tym, że robicie tutaj pewne rzeczy, może robicie jakieś rytuały odcięcia się od jakiejś linii karmicznej albo jakieś rytuały odcięcia od czegoś i potrzebujecie do tego 2 cykli księżyca. Nie wiem, tak jakby musicie czy 2 tygodnie, co 2 tygodnie jakby należało coś zrobić. Zobaczcie, jak mi się to pokazuje. Mam pełnię księżyca, nów księżyca i znowu pełnia księżyca. Tak jakby te cykle były ważne. Jakbyście musieli, nie wiem, coś robić, jakieś oczyszczanie energetyczne przez na najbliższy czas, albo na przykład co 2 tygodnie. I znowu, zobaczcie, kochani, kolejna faza, tak jakby mi się pokazały te wszystkie fazy po kolei. Od fazy do fazy księżyca. Możliwe, że 2 pełnie z rzędu. Spójrzcie, i tutaj mamy to jest dokładnie to! Spójrzcie, jak te karty nam się ułożyły. No przecież to jest niesamowite. Potrzeba Wam czasu na coś. Także musicie zrobić tak jakby jeszcze pewne rzeczy. Musisz słuchać swojej intuicji. Idziesz w dobrym kierunku, ale tak jakby trzeba tutaj coś jeszcze zrobić, dlatego wymagany jest czas. Ten czas jest niezbędny, on jest potrzebny. Dobrze, zobaczmy sobie w takim razie dalej, o czym nam to chce jeszcze powiedzieć. A więc w niedalekiej przyszłości, może możliwe, że w przeciągu kilku tygodni tutaj coś się wydarzy, mam na odwrocie. W niedalekiej przyszłości przebaczenie. Sukces oraz wybierz nowy kierunek.
niedalekiej przyszłości. Coś tu trzeba przemyśleć. A więc powierzanie obowiązków. Być może bierzesz na siebie zbyt dużo, a musisz się wyciszyć. Poproś innych o pomoc. Zamiast próbować zrobić wszystko samemu. Poproś swoje anioły o pomoc i wsparcie. Poproś Boga o pomoc i wsparcie. W niedalekiej przyszłości. Coś jeszcze odnośnie tego. Boska namiętność. Bądź uczciwy wobec siebie. Co jest największym pragnieniem Twojego serca? Musisz wyjść po to z odwagą. Daj się ponieść przygodzie i bądź otwarty, żeby podjąć ryzyko. W niedalekiej przyszłości pojawi się okazja, aby coś zrobić, ale musisz nastawić się na to i myśleć o tym pozytywnie. Po prostu oczekuj cudu, bo jest to naprawdę już blisko. Także oczekuj cudu. Słyszę cały czas oczekuj cudu. Przebaczenie. Słuchaj swojej intuicji. Przebaczenie. Jesień. Jesienią wszystko znajdziesz na swoim miejscu, a Ty zbierzesz obfity plon. Wybierz nowy kierunek. Nam odjechało. Możliwe, że w związku z jakimś przebaczeniem zmienić kierunek. A niektórych z Was może to dotyczyć spraw miłosnych. Twoje pytanie jest związane z Twoim życiem uczuciowym, które właśnie odmienia się na lepsze. Możliwe, że tak, gdzieś tutaj jakieś przebaczenie następuje, dzięki czemu możecie coś odpuścić. Sukces. O czym nam mówi sukces? Ojciec, mąż, brat lub syn. Idziesz w dobrym kierunku. Nauczyciel. Także jesteś w stanie opanować tą sytuację. Ta sytuacja może wiązać się z kimś Ci bliskim. Musisz zaopiekować się sobą. To jest na ten moment dla Ciebie najważniejsze. Widzę, że dzięki temu, że zadbasz o siebie, jesteś w stanie opanować tą sytuację i wybrnąć z tej sytuacji. Nowy kierunek. Twórczy projekt. Twoja dusza pragnie wyrażać się twórczo, także podążaj za natchnieniami, które odczuwasz, artyzmem, kreatywnością. Twoja twórcza ekspresja napełnia Cię witalnością i ekscytacją, ponownie rozpalając w Tobie pasję do życia. Także zainspirujcie się czymś, róbcie coś, co kochacie, kochani. To jest najważniejsze i to Wam pozwoli wyjść z tej sytuacji. Zobaczycie, jak jeśli na ten moment czujecie, że pewne rzeczy się ciągną i tak trwają długo, jest to przez to, że nie macie konkretnego kierunku. Zajmijcie się pasjami, czymś, co kochacie robić. Wyjdźcie na świeże powietrze. Wyjdźcie gdzieś, nie wiem, na... Wyjdźcie gdzieś na jakiś zbiornik wodny. Głębokie, błękitne morze przemawia do Twojej duszy, przynosząc uzdrowienie i ukojenie. Wystarczy, że wyobrazisz sobie, jak zanurzasz się w jego uzdrawiającym łonie, żeby doświadczyć upragnionych rezultatów. Najlepiej jednak spędź trochę czasu nad prawdziwym oceanem, niech jego moc i piękno zmyje wszelkie troski i obawy. Możliwe, że gdy będziecie przebywać gdzieś właśnie nad oceanem lub nad morzem, coś Was tam zainspiruje. Starajcie się przywiązywać uwagę do znaków. Niektórzy z Was mogą coś znaleźć nawet gdzieś na plaży, gdzieś się wybierzecie na plaży i możecie coś tam znaleźć. Coś, co Was bardzo zainspiruje. Może bursztyn? Usłyszałam piosenkę. Bursztynek, bursztynek, znalazłam go na plaży. Przed podjęciem decyzji zadaj sobie pytania. Które rozwiązanie bardziej zbliża mnie do mojego boskiego przeznaczenia, a co mnie od niego oddala? Musisz podjąć jakąś decyzję, ale zanim to zrobisz, musisz przemyśleć tutaj pewne rzeczy. Mamy również Sonia. Przynoszę Ci wiadomość od ukochanej zmarłej osoby. Jestem szczęśliwy i spokojny. Bardzo Cię kocham. Proszę, nie martw się o mnie. Dla niektórych z Was jest tutaj mowa o dzieciątku. Twoje dzieci na ziemi i w niebie są szczęśliwe i znajdują się pod dobrą opieką Boga i aniołów. Niektórzy z Was mogli stracić tutaj dzieciątko. Przyjmijcie moje wyrazy współczucia. Tutaj odczuwam na ten moment taką ogromną po prostu energię, takie silne emocje. W jednej chwili po prostu zalała mnie fala emocji. Ocean, ocean emocji, dosłownie. Ocean emocji. A niektórych z Was ocean pomaga Wam się uzdrowić po czymś. Możliwe, że nie wiem, czas spędzony nad oceanem, nie wiem, ocean. Możliwe, że ocean. Nie wiem dlaczego, ale ten ocean jest bardzo... Ocean, opal.
jest coś symbolicznego z oceanem. Nie wiem, kochani, o co chodzi. Dajcie znać, o co chodzi z tym oceanem. Ocean jest bardzo symboliczny dla mnie w tym. I tak jakby to dotyczyło kogoś, kogo prawdopodobnie już z Wami nie ma. Zobaczmy, kochani, co od Archanioła Michała. Miej pewność siebie. Wiedz, że nie masz o co się martwić. Jesteś strzeżony, jesteś bezpieczny, jesteś zaopiekowany. Zarezerwuj czas na podjęcie decyzji po raz kolejny. Także nie śpieszcie się z decyzją, tak? Po raz drugi. Przed podjęciem decyzji zadaj sobie pytania, które rozwiązanie bardziej zbliża cię do do boskiego przeznaczenia, a co cię od niego oddala. I zdystansuj się do dramatu, zdystansuj się do jakiejś sytuacji. Przeczytam Wam, kochani, to, bo to będzie ważne dla Was. Najpierw, wiecie co, przeczytam Wam, o czym mówi nam tutaj ta Vanessa. Vanessa, może ktoś ma na imię Vanessa, no i Oceana, tak? Idź na całość, nie musisz już tracić czasu na orientowanie się w sytuacji. Możesz zaufać swoim odczuciom. Anioły prowadzą Cię, aby podjąć niezbędne działania. Twoim głównym zadaniem jest teraz unikanie za wszelką cenę zwłoki. Podziel cały proces na mniejsze działania, mniejsze etaty, żebyś nie czuł się przytłoczony ogromem zadań. Następnie wypełnij te zadania krok po kroku, w regularnych odstępach czasu. Tak jak mi się pokazywały tutaj te fazy Księżyca. Dla niektórych z Was trzeba tutaj rozplanować pewne rzeczy w związku z fazami Księżyca, kochani. Już wiesz, co masz robić w tej sytuacji. I zdecydowałeś się działać. Także zacznij działać i poddaj się natchnieniu. Chociaż na tej drodze może czekać Cię ciężka praca i mogą czekać Cię zawirowania emocjonalne, to Twój trud się naprawdę opłaci i wkrótce poczujesz się lekko na duchu, jakbyś unosił się w powietrzu, muskany delikatnym powietrzem wiatru. Czasami będziesz miał wrażenie, że Twoje emocje biorą górę. Możesz też czuć się zbyt mocno przemęczony, żeby podjąć jakiekolwiek działania, ale dzieje się tak dlatego, że nie jesteś pewien swoich racji. Nieuzasadnione poczucie winy może skutecznie pozbawiać Cię energii i szczęścia. Wtedy właśnie należy wezwać na pomoc anioły, żeby umocniły Twoją wiarę. Także zauważ, jak z każdym dniem i z każdym krokiem pojawiają się dla Ciebie nowe możliwości. To jest kolejny dowód na to, że podjąłeś najlepszą dla siebie decyzję. Bosko! I zobaczmy, tu zarezerwuj czas na podjęcie decyzji. Ktoś może być urodzony w 96 roku lub 69 roku. Ktoś może mieć 69 lat, ktoś może być urodzony 6 września albo 9 czerwca. A więc pytałeś o sytuację, w której jest zamieszanie i niezdecydowanie. I ta karta jest znakiem tego, że nie powinieneś się spieszyć. Więcej informacji będzie dostarczonych wraz z upływem czasu, który w naturalny sposób naprowadzi Twoje działania. Nie ma potrzeby robienia wszystkiego naraz. Możliwość nie odejdzie od Ciebie, jeśli nie będziesz na nią naciskał. Pamiętaj o tym, że inni zaczekają na Ciebie. To Twoja decyzja i lepszy rozwój sytuacji zwalnia, więc rezerwuj Twój czas. Nie podejmuj od razu kontraktu. Może, nie wiem, trzeba wynegocjować tutaj pewne rzeczy, nie podpisywać od razu umowy, zwolnić prędkość może w nowej relacji. Dla niektórych może to mówić o tym, aby zadawać więcej pytań, zanim powiesz tak, żeby dowiedzieć się o jakichś nowych alternatywach, nowych opcjach, zanim się na co zdecydujesz. Nie bądź naciskany przez innych ludzi, jeżeli myślą tylko o sobie w danej sytuacji, jeżeli myślą, że coś jest dla nich, że coś jest im na ten moment potrzebne, tak? I mamy jeszcze zdystansuj się do sytuacji. Spójrz na nowe możliwości, słyszę, jakieś alternatywy. Utknąłeś w punkcie i nie widzisz go obiektywnie. I ta karta wskazuje na to, iż już najwyższy czas, aby zrobić krok w tył, aby uzyskać większy obraz sytuacji. Archanioł Michał prosi Cię o zdystansowanie się do otaczających emocji. On także Ci w tym pomoże. Archanioł Michał również pokieruje Cię, abyś odosobnił doświadczenie, a tym samym nie chował urazy do zachowań innych osób. Pomoże Ci to w powstrzymywaniu defensywnych reakcji. W zamian za to Twoje działania będą wypływały z miłości i mądrości. Także daj sobie czas i oddal się od ludzi, których ta sytuacja dotyczy. Nie musisz natychmiast znać rozwiązania. Anioły zatroszczą się o szczegóły. Tym, co jest dla Ciebie najważniejsze, jest w tej chwili wewnętrzny spokój. Uczucie, którym wola łączy się z nowym, pomocnym wnętrzem. Także nie bierz do siebie argumentów innych ludzi. Pozwól im iść swoim torem. Bądź pełny współczucia, bez noszenia ciężaru i
Poproś Archanioła Michała o oczyszczenie Twojej energii. Już najwyższy czas na odejście z niezdrowej sytuacji lub relacji, w której możesz się znajdować. Więc musisz mieć pewność siebie i po prostu wiedzieć, jaką decyzję dokonać, tak? Tu macie jeszcze fajną modlitwę. A więc Archaniele Michale, proszę Cię o użycie Twojego płonącego miecza do odcięcia mojego przywiązania do strachu albo dramatu, tak, żebym mógł być skoncentrowany na wiedzy o tym, że spokój jest wszędzie, wewnątrz mnie i w tej sytuacji. Zbadaj swoje możliwości, tak? I mówię, to ta energia też mi się tutaj pokazywała, także są jakieś alternatywne rozwiązania, są jakieś inne opcje, można coś może, nie wiem, jeszcze jakoś utargować, zmienić, albo gdzieś coś innego znaleźć. Ta sytuacja zmierza do rozwiązania. Kochani, jest jakaś inna opcja na rozwiązanie tego. Zobaczmy, co dla Was jeszcze od Gwiezdnych Ziaren. Szybka akcja. Poddaj się słodyczy. Przyjemność, radość, okazuj życiu miłość. To może mieć silny związek z Waszym uzdrowieniem. Fizyczne i emocjonalne uzdrowienie. Być może stoicie przed jakąś decyzją w związku z jakimś, nie wiem, leczeniem, badaniami i tak dalej, i tak dalej. Mam wrażenie, że tutaj jest dla Was nawołanie, żeby zaopiekować się sobą, dać sobie czas i możliwość wytchnienia, odpoczynku, regeneracji. Pamiętaj o tym, że Twoje ciało wie dokładnie, jak się ma uleczyć. Uzdrawianie to jest Twój naturalny stan. Brak fizycznej i emocjonalnej harmonii może odzwierciedlać właśnie wytrącenie z równowagi świata. Jeśli trapi Cię jakaś tajemnica lub przewlekła choroba, to nie pozwól sobie na myśl, że zrobiłeś coś źle. W dzisiejszych czasach bardzo trudno jest zorientować się, co jest dla nas dobre, co jest dobre dla naszego zdrowia, a co nie. Ważne, żeby postawić zdrowie na pierwszym miejscu, żeby być dobrym i delikatnym dla Twojego cudownego ciała, żeby dać sobie niezbędne zakotwiczenie i opiekę, żeby zadbać przede wszystkim o swoje ciało, pielęgnować siebie tak, jak pielęgnuje Cię nowonarodzone dziecko, żeby traktować się z czułością. Możliwe, że jesteście wezwani do tego, żeby poprawić funkcjonowanie swojego ciała, żeby wzmocnić, nie wiem, swój stan emocjonalny, popracować na tym, być może, żeby po prostu wezwać drużynę pomocników, którzy wesprą Cię w pokonywaniu wszelkich emocjonalnych wyzwań. Pamiętaj o tym, że masz tutaj grupę pomocników, którzy są przy Tobie, aby Ci pomóc. Chciałbym, żebyś wiedział, żebyś wiedziała, że Twoje ciało może się uleczyć, że możesz się ponownie czuć pełen życia i mieć naprawdę dobrze się w swoim ciele i mieć ponownie wiele energii do działania, do doświadczania życia. Jest na to możliwość, żeby Twoje komórki znowu tętniły radością życia, żebyś odnalazł spokój ducha i zadowolenie, żebyś zyskał ukojenie układu nerwowego i wyciszenie serca. Zamknijcie oczy, kochani, teraz. Zamknijcie oczy, ułóżcie swoje dłonie na portalu serca. Weźcie głęboki wdech. Wydech. I wsłuchajcie się w te słowa. Możecie powtarzać to po mnie, możecie po prostu się wsłuchać i poczuć to po prostu w pełni. Odzyskuję swoją witalność i energię. Z każdym dniem czuję się coraz zdrowszy. Moje ciało wie, jak się uleczyć. Moje ciało wie, jak się uleczyć. Moje ciało wie, jak się uleczyć. Niech to będzie Waszą mantrą, kochani. Polecam powtarzać to sobie. Możecie sobie to gdzieś zapisać i powtarzać to regularnie w ciągu dnia. Jeszcze raz Wam to powtórzę. Odzyskuję swoją witalność i energię. Z każdym dniem czuję się coraz zdrowszy. Moje ciało wie, jak się uleczyć. Moje ciało wie, jak się uleczyć. Moje ciało wie, jak się uleczyć. Także pozwólcie sobie też na korzystanie z tych darów świata, miejsca, w którym jesteście, kochani. Spędzajcie dużo czasu na łonie natury. Pozwólcie sobie na radość. Poddajcie się, tak, tej radości, tej słodyczy życia, tego, gdzie jesteście w tej chwili, tego, czego możecie doświadczać w tej chwili. Pamiętajcie o tym, że nie możemy czekać w nieskończoność, tak? Życie nie jest nam dane na wieczność, mamy tylko tutaj pewien czas. Może to być dla Ciebie silne nawołanie, aby przyjrzeć się temu, co jest naprawdę ważne. Bardzo możliwe, że do tej pory bardzo ciężko pracowałeś, odmawialiście sobie tutaj przyjemności i w tej chwili jest czas, żeby zafundować sobie trochę nowego, wolnego, dobrego czasu, tak?
żeby w jakiś sposób tak jakby odzyskać bliskość, nie wiem, z Bogiem, może zacieśnić więź z ukochaną osobą, pobawić się z dziećmi albo dać sobie luksus wolnego czasu bez listy spraw do załatwienia. Wielu z nas jest zajętym budowaniem swojego życia i zapominamy cieszyć się tym życiem, tak? Stąd mogą się pojawiać różnego rodzaju problemy zdrowotne, fizyczne, kiedy czujemy się przeciążeni. Zapominamy, dlaczego w ogóle zdecydowaliśmy się przystąpić do budowy, do nowych zmian. Brak łączności ze słodyczą życia powoduje więcej bólu, niż nam się wydaje. Wielu z nas w imię przetrwania przez 5 dni w tygodniu udaje się do bezdusznych budynków. Wysilamy się, żeby zapewnić sobie życie jak ze snu. Przy czym doprowadzamy się na skraj wytrzymałości i do wykończenia. Także to jest dla Ciebie ważne nawołanie, żeby przypomnieć sobie przyjemności płynące z bycia człowiekiem, aby wiedzieć, do czego to służy i skoncentrować się na tym, co jest naprawdę ważne. Cieszyć się tym swoim zwykłym, niezwykłym życiem. Także zastanów się, w jaki choćby jeden sposób możesz nieco bardziej cieszyć się swoim życiem. Jak odrobinę bardziej możesz poddać się słodyczy życia. Zobaczmy, kochani, jeszcze tutaj, co dla Was w takim razie, jeśli chodzi o self-love. Utrzymuj swoje myśli pozytywne, koncentruj się tylko na tym, co pozytywne. Pamiętaj o tym, że zmartwienia to jest forma modlitwy, manifestacji, więc módl się tylko o to, czego pragniesz. Koncentruj się tylko na tym, co jest pozytywne. Coś jeszcze? Coś nam tu ucieka. A więc czas wykreować jakieś nowe, ekscytujące, nie wiem, sytuacje. Mam wrażenie, że jest tutaj dla Was coś związanego z kreatywnością. Musicie się gdzieś wyrażać, przekierować tak jakby swój umysł na coś. Widzę, jak ona tutaj siedzi i maluje, tak? Widzę farbki, wodę, pędzle, kartkę papieru i takie cieniowanie. Widzę tęcze, ogrom barw. Nie osądzaj siebie i nie osądzaj innych. Niektórzy z nas wymagają od siebie, kochani, czasami naprawdę tak się nie zastanawiamy nad tym wszystkim, jakie to jest, czego my poszukujemy tak naprawdę. Czasami wystarczy, że po prostu prosisz Boga, aby pomógł Ci się wyrazić i przystąpisz do pracy i zobaczysz, jak ta praca sama wyraża się poprzez Ciebie. Wystarczy spojrzeć na pewne prace znanych malarzy, kochani. Różnego rodzaju abstrakcje. Patrzysz na ten obraz i masz sieczkę w głowie, totalnie nie wiesz, o co chodzi. Inna osoba stanie przed tym obrazem i będzie wyła w głos, bo zobaczy w tym historię swojego życia. Niesamowite energie, niesamowitą wyobraźnię, niesamowite fragmenty, rzeczy. Zobaczy w tym cudowną rzeczywistość, której ktoś inny nie dostrzeże. Macie jakieś ważne talenty, które musicie wyrażać i nie możecie się zastanawiać nad tym, czy będzie się to podobać wszystkim, bo nie będzie się to podobać wszystkim. Będą osoby, które będą Was krytykować za to, co robicie. Ale to tylko dlatego, że to nie jest dla tych osób. Wasza praca zasługuje na lepszą publikę. Wasza praca zostanie doceniona w innym miejscu. Wasza osoba zostanie doceniona w innym miejscu. Macie w sobie ogromne dary, które musicie wyrażać, ale musicie przestać osądzać siebie i przestać osądzać inne osoby. Zacznij kochać siebie i innych. Przestań osądzać, zacznij kochać. Kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że te wiadomości w jakiś sposób dzisiaj Wam pomogły, coś Wam pokazały, przetłumaczyły, udostępniły jakąś nową wiedzę. Jeśli to w jakikolwiek sposób z Wami rezonowało, bardzo Was proszę, kochani, o komentarz. Pozostawcie również lajka. One mają wpływ na też większe zasięgi, także jest dzięki temu coraz więcej takich cudownych duszyczek jak Wy tutaj. Kochani, subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Kliknijcie w dzwoneczek powiadomień i otwórzcie się na przyjmowanie. Ja zawsze posługuję się właśnie takim. To jest taka moja fajna afirmacja. Nie ścigam, przyciągam. To, co jest mi przeznaczone, odnajdzie do mnie drogę. Możecie sobie to, kochani, zapisać, powtarzać. Jest to najfantastyczniejsza afirmacja, bo nic nie wymuszamy, a po prostu otwieramy się na przepływ. Także dziękuję Wam serdecznie za dziś. Do usłyszenia, do następnego razu. Buziaczki, pozdrawiam. Pa, pa!